Siema, witam was z tej strony Esko. Dzisiaj pogramy sobie trochę w Cushing Yellow. No, w grze, w której trzeba ogólnie uciec rybką od małej dziewczynki, która cię ściga. Ściga cię dlatego, że to jesteś jej rybką, którą ona bardzo chce mieć. Ma sens to, co powiedziałem? Chyba tak, chyba ma to sens, więc zacznijmy trochę od objaśnienia menu. Menu, no co, nie różni się niczym od innych gier, oprócz tego, że żeby zacząć grę, trzeba po prostu przeciągnąć palcem w górę, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Najpierw sprawdzimy sobie, nie wiem, opcję, w ogóle zobaczyć, czy mam dźwięk włączony. No teraz dopiero mam włączony, jak zwykle oczywiście muszę na samym koniec włączyć, znaczy na samym początku oczywiście muszę się pomylić i włączyć, może trochę kamerkę przesunę w dół, żeby potem nie było, dobra. No i dobra, w sumie, no nie ma tutaj chyba dużo do objaśnienia. Dopiero potem się zaczyna coś, co można, o czymś można, o czym można mówić, więc zacznijmy sobie pierwszą grę i wystartujmy po prostu. No i teraz taki mały ekranik ładowania. To chwilę potrwa oczywiście, no. Potrwa, kurde, daj! Bum, 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 bum. Wystarczyło tylko skończyć muzyczkę i od razu wystartowało. No i co, sterowanie jest dosyć proste. Sterujemy sobie, obracając telefon po prostu w górę, w dół, znaczy no w boki, a przesuwając palcem w górę, w dół, możemy po prostu skakać albo nurkować naszą rybą. No i proszę, i teraz mamy tutaj takie coś jak shop i mamy get stars, ale tamto get stars to jest... Oczywiście też mamy ze strony reklamy, które... No dobra, może to nie były reklamy. Fuck, no i co, teraz nie mogę wejść do tego sklepu? No to chyba wygląda, wiecie? Nie wiem, teraz będzie stałem na tej get stars, zobaczymy co to jest. Co... Gdzie my tym dojdziemy, ale wydaje mi się, że to jest po prostu, że można kupić za normalne pieniądze. No i właśnie się kompletnie pomyliłem, to jest dokładnie to, o czym mówiłem. No dobra. No i tutaj też takie coś jak sklep. Sklep jest takim po prostu, no, zwykłym sklepem, gdzie można kupić sobie jakieś upgrade'y do naszej rybki. Na przykład magnes, możemy kupić też rakietę, która będzie szybciej pozwalała nam przelecieć cały tor. Możemy kupić sobie gwiazdkę, którą jak zbierzemy, to będziemy mieli dwa razy więcej gwiazdek za jedną gwiazdkę, czyli za jedną gwiazdkę to będziemy dwie gwiazdki. I tarczę, która będzie chroniła nas przed wszelkimi kłodami, kamieniami i innymi dziwnymi rzeczami. Możemy też kupić jakieś te zdolności typu wyższe skakanie, głębsze nurkowanie, czy na przykład jakiś, nie wiem, no wiecie, unik albo head start, który możemy użyć teraz, żeby zdobyć jedną z tych, jak mu tam, achievementów jakby, bo tutaj są takie też achievementy, tylko niech ja to, niech, o dobra, score i tutaj jest takie coś jeszcze jedno powinno być, cholera jasna, no nie mogę znaleźć, dobra, to za chwilę wam to pokażę, a nie sobie tutaj o head start, zobaczymy co to jest. You have 400, you need 800 stars. Okidoki, czyli potrzebujemy 800, żeby kupić sobie takie coś. No dobra, no to za chwilę zbierzemy, bo to nie jest dosyć trudno zbierać te gwiazdki. Wystarczy, że będzie się po prostu grało, no. Grało. Może nawet w jednej rundzie zebrać po parę tysięcy gwiazdek, więc znaczy, dobra, może trochę przesadziłem. Znaczy, jeżeli ktoś ma ochotę, to może zebrać tyle gwiazdek, ale jeżeli ktoś nie ma, to po prostu, no, nie może. To logiczne, prawda? No więc właśnie. Wiecie, co mnie teraz najbardziej dziwi? No popatrzcie, ona teraz będzie biegła obok nas. Jeżeli ja do niej skoczę, to nic się nie stanie. Dlaczego? Ona powinna ją po prostu wziąć i tak złapać do tej ręki, ta mała dziewczynka, ale nie, kurde, oczywiście, ona ma swoje ten. No i dobra, i tutaj mamy takie jakby achievementy, czyli coś, co musimy zrobić, żeby dostać tutaj o to... No, obróćcie, o to o, nie mam pojęcia, co tu jest, jakaś ranga, która... Nie wiem, co ona w sumie daje, wiecie? Ale pewnie niedługo się dowiemy, więc zacznijmy sobie jeszcze raz. Przejdźmy, zdobądźmy sobie te 800 gwiazdy, czy ile tam było trzeba. I kupmy sobie tego head starta, albo może po prostu dostaniemy je go tak po prostu samemu. Fuck, mogłem zebrać tam to coś, bo chciałem zobaczyć, co to jest. No dobra, trudno. O! Mamy się zanurzyć 10, albo nie, 20 razy w jednej grze, żeby dostać tą gwiazdkę, więc co, będziemy tak robić, co nie? Bardzo logiczne. Chociaż wydaje mi się, że jedną z najbardziej wkurzających tutaj rzeczy w tej grze jest to... Są po prostu reklamy, bo one się wyświetlają co każdą grę, co każde wyjście do menu, co jest strasznie, ale to strasznie wkurzające. Wam się teraz poszczęściło, że po prostu tego nie widzieliście. A mogę się założyć, że za chwilę tak się zdarzy, że po prostu będzie ta zasrana reklama. No właśnie, 20 razy w jednej grze. No właśnie, o to właśnie chodziło. Jeszcze raz spróbujmy. Oj, jaj. Dobra, udało się. To nawet to, że zagapiłem się na ekran, nie odtentygowało mnie od gry. Kacie, o! Dobra, udało się. A, gówno mi to dało tak naprawdę. 29 gwiazdek, wow.
Myślałem, że to też jest takie właśnie gdzie jest powiedziane, że mam zanurzyć się 20 razy, bo dodaje też trochę gwiazdek, ale tutaj to oczywiście mogę się mylić, to pewnie tak jest, że ja się teraz mylę. Ale fuck. A dobra, dałem radę. Dobra, zdobędziemy tutaj jak najwięcej, żeby tylko... O! Dobra, to daje 10, czyli w sumie chyba dało mi 20, ale... Nie, w sumie to by było trochę nie, raczej nie wydaje mi się, że dało mi 20 gwiazdek za taką dużą. Na pewno dowiem się o tym potem, jak będę sobie sam grał. Oj, bo ja teraz jakoś sporo w to gram, bo mi się to ogólnie podoba, no. Niedawno ściągnąłem i mi się tak szczerze mówiąc podobało. I teraz gram w to po prostu, gram. Opa, magnes, o, nie zebrałem magnesu, to niby gdzie był ten magnes, przeskoczyłem. Skoczyłem tak, jak było trzeba. Więc o co kamar, fuck. A tego nie cierpię, to jest zawsze ginę, nie wiem dlaczego, wiecie? Zawsze, nie zdarzyło się jeszcze ani razu, żeby tam nie zginął. I proszę, kolejna przeszkoda, czyli piranie, które pojawiają się w niektórych miejscach i tak sobie płyną po prostu do przodu. O, dobra, jest magnes. Udało mi się zebrać magnes. Teraz to będzie mi zbierało w sześciutkie te z całego toru. Wow, fuck, wiedziałem, że nie dam rady. Ale zebrałem 200 gwiazdek, no to dobra, może być. I nowy high score, czyli to jest dobre. Im więcej gwiazdek zbierzemy, tym większy high score zdobędziemy. I im dalej polecimy, tym też większy high score zdobędziemy. No i proszę, mamy nasz head start, który kupiliśmy właśnie. Więc sobie go teraz użyjemy, o ile... A, fuck, to trzeba chyba w menu użyć, bo tutaj tak naprawdę na początku chyba się nie da. Tak mi się wydaje. O kurde, dobra, jednak się da, wiecie? Czyli ona po prostu z paletki wzięła tą rybkę i tak po prostu wzięła... O kurde, wow, to było naprawdę dobre. To było naprawdę dobre, uwierzcie mi. Znaczy w sumie no, sami to widzieliście, więc możecie potwierdzić, że to było dobre, prawda? Wzięła tą i rzuciła nią po prostu 500 metrów w dal. Można tak powiedzieć. Nie wiem dlaczego. A i teraz kolejna przeszkoda, czyli ona będzie pływała za mną łódką, a my musimy się w danym momencie zniżyć, żeby ominąć tę jej siatkę. Jak my sobie mogę na nią trafić? On to jakoś nie wiem, dlaczego samo leci mi w prawo albo czasami w lewo, co jest strasznie wkurzające, no. O, no i proszę. Zdobyłem następny level, ale nie wiem dokładnie, co mi to dało, jak już zresztą mówiłem. No i proszę, kolejna reklama. Nie, dziękuję, nie będę nawet klikał potem, bo i tak, żadnej jeszcze chyba gry na moim telefonie nie oceniłem. W życiu jeszcze chyba tego nie zrobiłem i raczej nie mam zamiaru, bo tylko czas zajmuje. Po prostu, no, nie mam ochoty, chociaż mówię wam, że gra jest naprawdę dobra. O Jezu, no, nawet można... A nie, czekajcie, to jest... Kontynuuj tam, gdzie skończyłeś. A, to nawet dobra, jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć nawet, dobra, zagrajmy sobie jeszcze raz. Czemu nie? Warto zawsze spróbować, może tym razem dolecimy, dopłyniemy gdzieś dalej. Oby, naprawdę. Bo teraz to taki wstyd, że ja tak blisko doleciałem. Albo dopłynąłem w sumie, patrzcie ile gwiazdek zdobyłem na raz, no. 45 w rzędzie, tak tutaj pisze przynajmniej, no. O, już koniec. Magnesu, no szkoda. Magnes to chyba jest według mnie... No jakim cudem nie skoczył? Znaczy, skoczyła w sumie. Jakim cudem ryba nie skoczyła? Powinna skoczyć? Jeszcze raz, ale to już ostatni raz. No ja mówię, no gra jest darmowa, więc możecie ją sobie używać, znaczy kupować, używać, no używać w sumie też możecie. Bo możecie używać jej ile chcecie, tylko że wiecie, no jeżeli chcecie więcej gwiazdek, to oczywiście musicie kupić. Ale nie ma nic za darmo. O, nie, fuck, co ja zrobiłem? Dlaczego wziąłem na dół? Fuck. O, za bardzo przyzwyczaiłem się do tego Subway Surfer, gdzie trzeba po prostu, jak się skoczy, to od razu na dół, żeby spaść. I to myślałem, że jest tak samo na początku, ale jednak tak nie jest. Ajajaj, no dobra, trudno. Boom, nic nie zebrałem. No dobra, dobra. Jakoś się udało. Spróbujemy teraz zrobić tego achievementa na 20. Aj. No kurde, dobra, nieważne. Nie zrobimy tego, więc po prostu ja się teraz z wami pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i że gra wam się podobała. Moja ocena to przynajmniej 8 na 10, bo gra jest naprawdę świetna. I jest tutaj dużo do roboty, można sobie kupować dużo rzeczy. No po prostu jest coś fajnego, więc na razie. Cześć, pa.